Teraz złożymy szafkę na zabawki. Tak! To dziwne. Nie ma żadnej instrukcji. Może jest taka prosta do złożenia, że nie potrzeba instrukcji. Mamusiu, możemy pomóc? Tak. Najpierw potrzebuję półki. Jest zielona półka. Dziękuję, Pepo. Teraz potrzebuję czterech nóg. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery niebieskie nogi, mamusiu. Świetnie. Złożymy ją bardzo szybko. Tu masz czerwone drzwiczki. Dziękuję, tato świnko. No, gotowe. Brawo, mamo świnko. Jest bardzo malutka. Jak tam się zmieszczą wszystkie nasze zabawki? Faktycznie trochę mała. O, George ma jeszcze jeden kawałek. O, może to jakaś dodatkowa półka. I jeszcze tam zostały jakieś części. Ojej, szafka jest taka mała, bo mamusia świnka nie użyła wszystkich elementów. No to teraz musimy ją rozłożyć i złożyć jeszcze raz. O nie. Gdybyśmy mieli instrukcję. A to kto? Witam. Właśnie znalazłem to u siebie w samochodzie. To brakująca instrukcja. Bardzo ułatwi nam składanie. Hurra! Instrukcja wydaje się bardzo skomplikowana. Nie jest dobrze. Co za nonsens. Zostaw to mnie, tatusiu świnko. Bardzo lubię składać meble z elementów. Naprawdę? A czy możemy pomagać? Możecie przygotować wodę i zrobić mi dobrą herbatkę. 6 łyżeczek cukru, proszę. Wszyscy przygotowują herbatę i ciasteczka dla pana zebry. Herbatka, panie zebro! Pan zebra zbudował szafkę na zabawki. Wielkie nieba, ale szybko! Tak! Włożyłem też do środka wszystkie wasze zabawki. O! Pani Gazelo, czy wie pani, jaka będzie przyszłość? A co wy o tym myślicie? Myślę, że w przyszłości będę żyła na Księżycu. A wszyscy przyjaciele będą przylatywali w odwiedziny. A ja będę latał rakietą kosmiczną. Halo? Nagramy wiadomość dla ludzi z przyszłości. Powiedzcie dzień dobry przyszłości. Dzień dobry przyszłości. Pewnie wszyscy teraz mieszkacie na Księżycu, co? I latacie na wakacje na Marsa. I podróżujcie rakietami kosmicznymi. Doskonale. Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy rodzice przychodzą po dzieci. Mamo, tato, zrobiliśmy dzisiaj kapsułę czasu. O, tato świnko, przyszedłeś w samą porę, żeby wykopać dół. Tak, oczywiście. Tata świnka kopie w szkolnym ogródku dół na kapsułę czasu. Gotowe. Czy możemy ją odkopać? O nie, musi zostać pod ziemią na wiele, wiele lat. O, ale ja nie mogę tyle czekać. Pepo, jesteś taka sama jak twój tatuś, gdy był mały. Tak? Tak, pamiętam, bo też byłam jego nauczycielką. Uczyła pani mojego tatę? Tak, wszyscy wasi rodzice przychodzili do przedszkola, prawda? Tak, pani Gazelo. Kiedy wasi rodzice byli mali, także zrobili kapsułę czasu. Tak, pamiętam. Zakopaliśmy ją przy małym drzewku. Możemy ją odkopać? Tak, wydaje mi się, że zakopaliśmy ją tutaj. O! Pepa! George! Kąpiel! Tato, mamo! Znaleźliśmy największą błotną kałużę na świecie. Właśnie to widzę. Już, do wanny. O, nie moglibyśmy się jeszcze chwilkę pobawić? Nie, czas na kąpiel. Czy ty i George nie jesteście śpiący? Nie, tato. Nie jesteśmy ani troszeczkę śpiący.
Peppa i George nie są śpiący, ale ja bardzo. Ja też. Przed pójściem spać Peppa i George biorą kąpiel. Peppa lubi chlapać wodą. George też lubi chlapać. Peppa i George lubią rozchlapywać wodę. Koniec tego pluskania. Wytrzyjcie się i wskakujcie w piżamy. Och, czy nie moglibyśmy zostać w wannie troszeczkę dłużej? Kąpiel skończona. Pora umyć ząbki. Przed pójściem do łóżka Peppa i George myją zęby. Dobrze, dosyć szczotkowania. Do łóżek. Myślę, że nasze ząbki potrzebują więcej szczotkowania. Gdy położycie się do łóżeczka, tatuś Świnka przeczyta wam bajkę. Hurra! Peppa i George uwielbiają bajki. Kiedy Peppa kładzie się do łóżka, zabiera swojego Teddy'ego. A kiedy George idzie spać, bierze pana dinozaura. Czy już jesteście śpiący? Nie, tato. Musisz nam przeczytać dużo, dużo bajek. Tatuś Świnka przeczyta wam jedną bajkę. Którą książeczkę chcecie? Książka o czerwonej małpce. Dobrze, przeczytam wam bajkę o czerwonej małpce. Emily jest mistrzynią w układaniu klocków. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie. Pokażecie Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani gazelo. O tej porze Peppa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Teraz owca Suzy. I dany pies. To było naprawdę głośne. Moja kolej. Moja kolej. Moja kolej. Peppa jest najgłośniejsza. Emily, twoja kolej. Nie wiem, czy potrafię. Prosimy, Emily. Dobrze, spróbuję. Wielkie nieba. To było głośne. Wow. Zrób tak jeszcze raz. Emily już nie jest nieśmiała. Emily, czy chciałabyś pobawić się w moją ulubioną grę? A jaka jest twoja ulubiona? Skakanie w błotnych kałużach. To też moja ulubiona gra. Peppa uwielbia skakanie w błotnych kałużach. Emily też lubi skakanie po kałużach. To wspaniała zabawa. Madame Gazela też lubi skakać po kałużach. Wszyscy uwielbiają skakać w kałużach z błotem. Mamy za to coś fajniejszego. Peppa ma ze sobą swoją żaglówkę. A George przyniósł motorówkę. Nakręcę sprężynę, George. Łódka George'a jest nakręcana. Już, George. Puść łódkę na wodę, zanim przestanie się kręcić. George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo, nakręcisz moją łódkę? Twoja łódka się nie nakręca, Peppo. Łódka Peppy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Hurra! Pływa bardzo szybko. Peppa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Peppy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Nie, jest na baterię.
Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterie. O! Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Przyszedł też dany pies z dziadkiem. Dzień dobry państwu. Witaj, Dany. Mój dziadek zrobił mi łódkę parową. Ojej, fantastyczna. A jak działa? Jest napędzana parą, tylko trzeba przycisnąć ten mały pręcik. Co za wspaniały parowiec. Czy masz ochotę na herbatę? Czy masz ochotę na herbatę? George chciałby nakarmić Polly. George, za dużo nasypałeś. Polly zrobi się bardzo gruba i pęknie jak balon. Pup! Pęknie jak balon! Bum! Co to za hałas? Lody! Lody, hurra! Ojej, George zapomniał zamknąć drzwi. Lody, lody! To pani Królik, lodziarka. Witaj, mamo świnko. Witam, pani Królik. Cztery lody poproszę. Dziękuję, pani Królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Polly może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Pepo. Polly na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Polly. Dziadek i babcia świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Polly! Hurra! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Polly z drzewa? Nie martw się, Pepo. Uratuję Polly. Chodź tu, Polly. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Polly poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Pepo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Polly. Świetnie, George. Ale nie musisz aż tak rozklapywać wody. Przyszła Rebeka Królik z mamą i małym braciszkiem Richardem. Witaj, Rebeko. Witam wszystkich. Richardzie, weź tę deseczkę i staraj się mocno machać nóżkami. George, czy ty też chciałbyś pomachać nóżkami? Bardzo dobrze, ale nie chlapcie tam. Duże dzieci nie chlapią. Bardzo dobrze pływamy. Kiedy George i Richard będą starsi, to będą pływali tak dobrze jak my. Prawda, Rebeko? Richard ma konewkę i polewa Pepę. Przestań, Richard! Ojej, Richard upuścił konewkę do basenu. Mamo! Niestety, Richardzie, nie wyciągnę jej. Jest za głęboko. Mamo! Przykro mi, nie umiem nurkować. Wiesz, George, nawet ja nie potrafię nurkować. Potrzymasz moje okulary, mamusiu? Proszę bardzo. Wspaniale, tato świnko. Naprawdę całkiem nieźle mi idzie to nurkowanie. O. Ja i Rebeka chciałybyśmy poskakać. Czy możemy teraz iść na trampolinę? O nie, Pepo. Jesteście na to jeszcze za małe. O,
To moneta! Wow! Bardzo możliwe, że to skarb piratów. O! Zrobimy kolekcję z tego wszystkiego, co znajdziemy. Tak. Włożymy wszystko do wiaderka George'a. A jaka niespodzianka czeka w tym jeziorku? Nie widzę tutaj nic ciekawego. Zawsze znajdzie się coś ciekawego, Peppo. Przypatrz się. Ło, chyba coś widzę. Tak, to jest krab. Aj! Krab uszczypnął palec dziadka świnki. O! O! Niegrzeczny pan krab. Spójrz, George. Pan krab chodzi bokiem. George udaje, że jest krabem. Peppa też chce być krabem. Hej, jesteśmy krabami. Krak, krak, krak. Pomocy! Dwa niegrzeczne kraby próbują mnie uszczypnąć. Niegrzeczne kraby. Krak, krak, krak. Oj, oj, oj. Sio, sio, sio. Niegrzeczne kraby. Wracajcie do swoich jeziorek. Tak. Sprawdźmy, co jest w innych jeziornach. I co widzicie? Muszelkę. Słyszycie w niej szum morza? Jak to szum? Jak przyłożysz muszelkę do ucha, to usłyszysz szum morza. Wow! Naprawdę słyszę morze. Uwielbiam moją muszelkę. George, może i ty znajdziesz muszelkę? Muszelka! To nie jest muszelka. O! To tam właśnie mieszka? Tak, to jest jego domek. Spójrz, znowu wychodzi. Witam, panie ślimaku. Dziadku, czy pan ślimak ma w swoim domku łóżeczko? Nie, Peppo. Gdybym była ślimakiem, to bym miała łóżko i stół i krzesło i lodówkę i telewizor. Dziadku, a co jedzą ślimaki? Cóż... Te małe potwory zjadają moje warzywa. Dość, przestań, ty obżartuchu. Dziadku, ja i George chcemy się pobawić w ślimaki. Te koszyczki będą waszymi muszelkami. No, teraz naprawdę wyglądacie jak dwa ślimaki. Jestem złośliwym ślimaczkiem i zjem całą sałatę dziadka świnki. O, trzymajcie się z daleka od mojej sałaty, wy złośliwe ślimaki. Kiedy dziadek świnka na mnie krzyczy, to wtedy ja chowam się w mojej skorupce. Przyszli przyjaciele Peppy. Dzień dobry, dziadku świnko. Witaj, Suzy. Czy przyszłaś pobawić się z Peppą i George'em? Tak. Niestety nie wiem, gdzie oni są. Jestem tylko ja i te dwa małe ślimaczki. Jesteśmy ślimaki. Jesteśmy ślimaki. Niespodzianka. My się bawimy w ślimaki. Też chcemy być ślimakami. Obawiam się, że nie znajdę aż tyle koszyczków. O! Możecie się bawić w inne zwierzątka. Jest ich tu pełen ogród. Marchewki? Rebeka Królik lubi marchewki. Peppo, jeżeli tak lubisz bąbelki, to pobaw się płynem do baniek. Tak, płyn bąbelkowy. George, będziemy puszczać bańki w ogrodzie. Peppa uczy George'a, jak puszczać bańki. Najpierw moczysz patyczek w pudełeczku. Potem weź głęboki oddech i dmuchaj. Bąbelki! George, teraz ty spróbuj. Włóż
Załóż patyczek do pudełeczka. Trzymaj wyżej. Weź głęboki oddech i dmuchaj. George bardzo się stara, ale nie ma siły mocniej dmuchać. George, dmuchałeś trochę za słabo. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo. Mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. O, to Dany pies i jego dziadek. Dany pies z dziadkiem też utknęli w korku. Witaj, Peppo. Witaj, Peppo. Jedziemy do dziadka i babci na obiad. I na pewno się spóźnimy. Jest już pierwsza. Spóźniają się jak zwykle. Jak twoje ziemniaczki? A, jeszcze nie są dobrze upieczone. Mówi babcia Świnka. Witaj, babciu Świnko. Utknęliśmy w wielkim korku. Nie szkodzi. Macie jeszcze czas. Dziadek za późno wstawił ziemniaki. Do zobaczenia. Biedaki utknęli w wielkim korku. No to mam troszkę czasu. Przywiozę więcej ziemniaków. Dziadku Świnko. Och, jedziemy bardzo wolno. Nigdy nie dotrzemy do babci i dziadka. Peppa ma rację. Spróbujmy inną trasą. Ale nie ma żadnej innej drogi. Znam dobry objazd. Żegnamy wszystkich, bo jedziemy na skróty. Pa, pa, Peppo. Powodzenia! Mama Świnka zna objazd, którym ominął korek. Objazd jest bardzo wyboisty. Ale fajnie! Jesteś pewna, że tędy? Zaufaj mi. Witajcie, kaczuszki, jedziemy na skróty. Spójrz, tam jest główna droga. Świetnie, mamo Świnko. I znowu stoimy za autem Danego. Halo. Witajcie. Ojej, objazd mamy Świnki nic nie pomógł. Jest tu też Rebeka Królik. Przyszła ze swoim młodszym bratem Richardem. Witam wszystkich! Ma, ma. Witaj! Mogę też się pokręcić na karuzeli? Skakuj, Rebeko. Kręćmy się bardzo, bardzo szybko. Richard też chce się pokręcić na karuzeli. O, jeżeli Richard tu wsiądzie, to nie będziemy mogli się szybko kręcić. Niech Richard bawi się z George'em. Richardzie, chciałbyś się pobawić z George'em? Nie. George ma dinozaura takiego samego jak twój. Chodźmy go obejrzeć. Dinozaur Richarda różni się od dinozaura George'a. Richard chce obejrzeć dinozaura George'a. Dinozaur! George, czy Richard może się pobawić twoim dinozaurem? Nie. Richardzie, czy George może się pobawić twoim dinozaurem? Nie. George i Richard nie chcą wymienić dinozaurów. George, byłoby o wiele ciekawiej, jeżeli się wymienicie. To bardzo miłe ze strony George'a. Dinozaur! George nie lubi się dzielić. Richardzie, daj teraz dinozaury George'owi. Richard też nie lubi się dzielić.
Co się stało? O co ten płacz? George i Richard nie umieją się razem bawić i zawsze płaczą. Są jeszcze za mali na wspólną zabawę. Może wy ich nauczycie, jak się razem bawić? Dobrze! Pokażemy im, jak się robi babki z piasku. Dobry pomysł. Chodźmy do piaskownicy. George i Richard uwielbiają piaskownicę. George, Richardzie, dzisiaj wszyscy razem będziemy robili babki z piasku. Mówi dziadek pies. Pomocy! Nasz samochód się zepsuł. Dane, wzywają nas do awarii samochodu. Juhu! Na ratunek! Na ratunek! O, jest Dany i dziadek pies! Ura! Dziadek pies wie wszystko o samochodach. To coś poważnego? Nie, po prostu skończyła się benzyna. Co mamy zrobić? Mam mnóstwo benzyny w moim warsztacie. Podholuję was tam. Dziadek pies holuje samochód Pepy do swojego warsztatu. Dziadek pies napełnia bak benzyną. Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować i nas? Tak, córeczko. Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek! Na ratunek! Witaj, Suzy. Przyjechaliśmy cię uratować. Hurra! Dziadek pies pompuje oponę. Dziękuję, dziadku psie! Tu jest park. Jesteśmy! Hurra! Mamo, czemu wszystkie liście są żółte i czerwone? Bo jest już jesień, Pepo. Jesienią robi się trochę zimniej i liście zmieniają kolory. Brr, wieje silny wiatr. Poruszajmy się dla rozgrzewki. Moja kolej. O, nie chciałam kopnąć w tę stronę. Wiatr zdmuchuje piłkę. Piłka wpadła do stawu. Może uda mi się dosięgnąć patykiem. Jeszcze kawałek dalej, tatusiu. Ostrożnie, tato świnko. Spokojnie, już ją prawie mam. Oj! Tato, czy woda jest zimna? Troszeczkę. Wiatr wywiał piłkę ze stawu. Mamy szczęście. Tak, to wielkie szczęście. Wiatr wieje coraz mocniej. Pilnujcie czapeczek. O nie, wiatr zwiał czapeczkę George'a. Nie martw się, George. Tato świnka złapie twoją czapkę. Szybko, tato! Spójrz, poleciała na drzewo. Trzeba wejść po nią na drzewo. To drzewko jest za cienkie, żeby cię utrzymało, tato świnko. Och, to jak zdejmiemy czapkę George'a? Po prostu trzeba potrząsnąć tym drzewkiem. Może trzeba potrząsnąć trochę mocniej. O! Gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo, to tylko mgła. Co to jest mgła?
Mgła to chmury, które są za nisko i zasłaniają niebo. O, to bardzo gęsta mgła. Niczego nie widać. Może powinniśmy wrócić do domu? Tak. Na plac zabaw wybierzemy się kiedy indziej. Jest za duża mgła i nie można znaleźć placu zabaw. Dlatego George i Pepa muszą wracać do domu. Ojej, ale jak trafić do domu? Zgubiliśmy się, tato Świnko? Nie martwcie się. Doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Tędy. To... Skąd tu to drzewo? Tata Świnka wszedł na drzewo. Wszystko w porządku, tato Świnko? Tak, w porządku. Tędy! Tato Świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Pepo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O! Tata Świnka znalazł staw. Udało się. Tak. Odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. No to znowu odjazd. Wszyscy gotowi? Tak, tatusiu Świnko. No to w drogę. To miejsce piknikowe. Jesteśmy. Hurra! Lubię to miejsce piknikowe. Jest takie ciche i spokojne. To zebra Zoe. Jest razem z tatą, panem Zebrą, listonoszem. Witam, panie Zebro. Czy ma pan dla nas pocztę? Dzisiaj nie dostarczam poczty. Mam wolny dzień. Dzisiaj urządzamy sobie piknik. Tak jak my. Słuchajcie, zróbmy sobie wspólny piknik. Tak. Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Pepo. Wiesz, Zoe, mam ze sobą Teddy'ego. A ja wzięłam małpkę. Dinosaur! Mam także zestaw piknikowy. Pobawmy się w piknik. O, są kaczki. Pojawiają się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Udawajmy, że pijemy sok pomarańczowy. I że zjadamy przepyszne ciasteczka. Ten tort na niby jest naprawdę smaczny. No tak, kaczki nie jedzą niby ciasta. No cóż, to znaczy, że będzie więcej dla Teddy'ego, pana dinozaura i małpki. Przepyszne. Małpka mówi, że to najlepszy tort, jaki jadła. Pepa, George, czas do domu. Papa, Zoe. Papa. Wszyscy gotowi? Tak, tato Świnko. Tata Świnka idzie przygotować zagadkę. Tak. Co jest na stole? Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zgadza się. A teraz przypatrzcie się im i spróbujcie to wszystko zapamiętać. Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zapamiętaliście już? Tak. Dobrze. Teraz musicie na chwilkę wyjść z pokoju. Wrócicie, gdy przygotuję. Tatoś chyba teraz wchodzi na piętro. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie, której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje?
Teddy'ego! Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Pepo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. O, ale to tylko połowa zagadki. Gdzie w takim razie jest Teddy? O, nie wiemy. Co to takiego jest na podłodze? To okruszki ciasta. Dzięki szkłu powiększającemu małe okruszki widać doskonale. Ciekawe, czy twój Teddy lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą nas na schody. Teddy bardzo lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą do sypialni George'a i Pepy. O, dalej nie ma okruszków. Jak znajdziemy Teddy'ego? Zadawajcie mi pytania, a ja będę odpowiadał tylko tak lub nie. Dobrze. Czy Teddy jest w tym pokoju? Tak. Czy Teddy jest w łóżku George'a? Nie. Czy Teddy jest gdzieś wysoko? Tak. Teddy jest w moim łóżku. Hurra! Witaj, panie Byku. Witam wszystkich. Muszę uciekać. Mam dzisiaj mnóstwo śmieci. Pa! Pa! Pan Byk opróżnił nasze kubły na śmieci. Dobrze, posprzątajmy teraz po śniadaniu. Możemy pomóc, mamo? Tak, możecie. Wyrzućmy puste butelki do kosza. Pepo, stój! Słucham? Nie wkładamy butelek do kosza na śmieci. Można je przetworzyć. Co to znaczy? Wszystkie rzeczy, których nie możemy użyć, wrzucamy do kosza, który zabiera pan Byk. A rzeczy, które można użyć ponownie, wkładamy do tych pojemników. Czerwone pudełko jest na papier, niebieskie na puszki, a zielone na butelki. Pepo, masz w rękach butelkę, to do którego pojemnika ją wrzucisz? Do zielonego. Tak. Zabawne. Teraz kolej George'a. Czy w czerwonym pojemniku są gazety? George chce wyrzucić gazetę tatusia Świnki. Jeszcze nie skończyłem czytać dzisiejszej gazety, George. Zabierzesz ją za minutę. No dobrze. Trzymaj, George. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do Centrum Segregowania Śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama Świnka ma butelki. Pepa puszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tato Świnko! No to w drogę! Idziemy zrobić stracha na wróble. To jest szopa w ogródku dziadka Świnki. Tutaj znajdziemy wszystko do zrobienia stracha na wróble. Najpierw potrzebne nam są dwa patyki i sznurek. Poszukajmy ich. Pepa znalazła patyki. George znalazł sznurek. Dobrze. Zwiążę patyki sznurkiem, a potem zrobię tułów. Babcia znalazła trochę słomy i stary worek. Świetnie. Włożę słomę do worka i zrobimy z tego głowę. Nasz strach potrzebuje jakiegoś ubrania. Przyniosłam stare ubrania. Wow. George znalazł sukienkę. Nie, George. Pan strach na wróble nie chce się ubierać w sukienki. Pepa znalazła płaszcz. Doskonale, Pepo. George znalazł kapelusz. Znakomicie, George. Pan strach powinien mieć twarz. Zgadza się. Czy chcecie, dzieci, dorysować mu buzię? O tak. George maluje nos i oczy, a Pepa usta. Fantastycznie. Pan strach jest gotowy. Hurra! Małe ptaszki wydziobują nasiona kwiatów z ogródka dziadka. Patrzcie, ptaszki wróciły. Nie szkodzi, Pepo. Strach na wróble wypłoszy je na dobre. U
Udało się. Strach na wróble wystraszył ptaszki. Ura! Dobrze. Teraz moje ziarenka będą bezpieczne. Och, dziadku. Ptaszki wyglądają na bardzo smutne. Tak, pewnie są głodne. Thank you.